It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you love. Cześć kochani, witajcie. Jest co prawda trochę chłodno, ale piękne słońce świeci i w słońcu jest bardzo przyjemnie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak 2 dni temu wam powiedziałam we vlogu, że coś będziemy działać, coś będziemy robić, ale to zobaczycie jutro. No i jutro, czyli wczoraj, to się nie zdarzyło, bo było naprawdę za zimno, ale dzisiaj to już się wydarzy. Zaraz zobaczycie, co będziemy z Arturem robić. Ja mam kurtkę i szalik i powiem wam, że w słońcu jest trochę ciepło, ale że pogoda jest taka zdradliwa, no to wolałam się ubrać cieplej i zaraz przystępujemy do mega fajnego zadania i zaraz zobaczycie, co to będzie. Jesteśmy już na wizji? Jesteśmy na wizji. Aha, no to trzeba mówić, albo światełko jakieś, żeby się zapaliło. Czerwone, żółte. Jakie tam światełko? Akcja. U was? Jakie u was światełko jest w telewizji u ciebie? Może jakieś światełko? Czerwone. Czy za biedna jest to światełko? Czerwone mam. Za biedna. Ja też za biedne światełko. Tłumacz. I na studio też za biedne. Mów, co będziemy robić. To się nie nadaje już. No, co będziemy robić? Kochani, pierwsza rzecz. Dzień dobry. No, wypadałoby właśnie powiedzieć. Wypadałoby. Druga rzecz. Jesteśmy ja, Myszka i Domek. Lęgowisko, Domek. Dla ptaszków. M1, M0, czy jakby to powiedzieć, bo to M1. Bo tu chyba co tu jest? I od razu mieszkanie, kuchnia, wszystko tu nara. Jest. Wszystko nara tu jest. Tak to wygląda. Tak się zamyka. I co to jest? No także słuchajcie kochani, mamy domek dla ptaszków, tak zwane lęgowisko. I nie zawahamy się go użyć. A będziemy używać w celu zapewnienia godnego życia, mieszkania, tak, dzieciom i wypoczynku oraz zapewnienia szkolenia, nauczania się dla ptaszków. Mama, tata. No. Ty będą miały wejście, domek. Telewizor tam gdzieś postawią, łóżko. Także łóżko. Będzie dobrze. Ty jakim drewnem pachniesz, czujesz? No, cały czas czuję. Pomachajcie, zobaczcie. I to jest, co to jest, tak na takie jakąś żywicę przyklejony, takie nie bierze drewno. No, takie kora, no, przylepione tak jest. Fajnie to wygląda. Fajnie się prezentuje. Bardzo ładne to jest. To co, idziemy. Aha, i pokażę wam, czym to będę robił. Mam tu wiertareczkę. No. A drabina? I drabina jest potrzebna. Drabina to i to zaraz wszystko zobaczycie. Bo to wysoko trzeba. Wszystko zobaczycie. No, także widzimy się zaraz, jak będziemy przystępować do dzieła. No chodź, kochore. Ma robkę jakąś. Oj, to oczko. Kochany, ty się ci mówię, weź znów za siebie trochę. Właśnie. Jakiś sport. Jak ty? Jak ty wyglądasz? Hmm. Jesteś kot? Łysy. Muszę go wyczesać.
inne koty to po prostu chodzą, klaty mają duże. Mamy już drabinę powieszoną. Damy w takie miejsce, żeby tam koty postawioną. Damy w takie miejsce, żeby koty tam nie weszły. Tutaj będzie domek bezpieczny. No, będzie tak na takiej cieńszej gałązce, żeby kot tam nie wlazł, bo no, jak będzie. Bo jakbyśmy dali dać, mieli dać tutaj, no to kot się tutaj wspina. No, to będzie miał od razu jajecznicę i kurczak i wszystko razem. No, także tutaj będzie dobrze. Także idę. Brawo! Widzicie, jak bombastycznie? I sobie teraz mogą przyjść mieszkać. Kto myślicie, że tam będzie mógł się zadomowić? Jakie to mogą być ptaszki? Takie małe. Takie. Są takie jakieś takie małe? Są. Cześć. I co tam porabiasz? Widzisz, nie dostaniesz się do ptaszków. Ty. Tak. Nie dostaniesz się do ptaszków. Będzie czesanie. Rudy, będzie czesanie. Nie bawienie, tylko czesanie. Rudy. Teraz chcesz się bawić? O Janka. Zobacz, jak ty wyglądasz. Cały w trawie. No widzicie, kilka dni nas nie było i już pustka znowu, co najlepsze to wybrane. No, tu jest groch. No, grochu nie lubią i jeszcze jakieś dwa rodzaje tutaj ziarenek są. One wybierają tylko to, co lubią, także muszę im dosypać. No, to mogą dalej wyjadać. No, mi już oczywiście się zrobiło gorąco, bo się zabrałam za pracę. Grabię i grabię i grabię. Jeszcze sporo liści jest. Tutaj wkoło porzeczek czerwonej i czarnej jest sporo. I tam w agreście też. Więc jeszcze zagrabiam. A ja to w ogóle już się tak napracowałem, pewnie. Tak. Ledwo żyj. No, także troszeczkę posiedzimy, odpoczniemy i dalej pracujemy. Fajnie jest, naprawdę. Koni, jak możecie, zdradźcie, co macie na obiad, bo ja jestem bardzo ciekaw. A my zaraz też byśmy poszli na ten obiad, bo ja już w brzuchu mam pustkę. Jestem bardzo ciekaw, co macie na obiad. Powiedzcie, no. Pochwalcie się, bo... Właśnie, pochwalcie się, co tam tak dobrego. Tak rozmawiałem tutaj z Myszą o obiadach. Co ludzie mogą w tych czasach jeść na obiad? I naprawdę, powiem wam, no ja jestem bardzo ciekaw. Czy no, tak jak my robicie, że mięsko widzicie, co mrozicie? No właśnie, to mnie bardzo ciekawi. Czy rybkę zamrozicie, czy tak na bieżąco kupujecie, albo macie jakieś sosy gotowe z paczek, bo... No właśnie ja powiedziałam Arturowi, bo teraz jak ludzie jedzą, no ja takich rzeczy gotowych z paczki nie jem. Są na przykład
zupy w paczkach, w kartonikach są zupy. No wiecie, jak to jest, to znaczy, że ludzie to jedzą, ludzie to kupują. My jeszcze na przykład nigdy nie mieliśmy takiej gotowej zupy, nigdy. Żadnej zupy no z paczki, właśnie, żadnej co? Zupy, tylko jak już to zupkę chińską tam czasami, czy zupkę fo sobie zjemy, ale tak, żeby zupy mieć jakieś takie krem w kartonikach, czy jakieś inne, są ogórkowe teraz w takich paczkach, nigdy takiego czegoś nie mieliśmy, ja zawsze robię. Ja... No niektórzy nie mają lodówki, jak to no co niektórzy nie mają lodówki i teraz nie wiem jak to latem będzie, bo sklepy są pozamykane. Słabo, słabo. No, pięknie jest. Trochę odpoczniemy, zrobimy jeszcze trochę i idziemy na obiadek. A właśnie, a u nas na obiadek gości dzisiaj makaron? Tak, od wczoraj jeszcze został ten makaron z sosem. Arturowi bardzo smakował. Tam jest twarożek w tym makaronie. A ja wam powiem, ja mam taką tendencję, zawsze się w język ugryzę. Tak, Artur ciągle się w język gryzie. Od jakiegoś czasu nie wiem. Ale wiecie, nie chodzi o to, że jak chcę coś powiedzieć, to się w język gryzie, tylko tak faktycznie się w język gryzie. Jak jem, to jakoś tak mi język wejdzie między zęby i powiem wam ból taki makabra. No, każdy zna ten ból. Przez kilka dni... Cierpi. No, boli. No, naprawdę. No. I muszę sobie buprą czasami wziąć, takie z 800. Patrz. Nie widzi nas. Widzi teraz. Ktoś tu do nas przyszedł. Ktoś tu do nas przyszedł. Mamy tutaj kolegę na podwórku. Słuchajcie, jest 17, ale pomimo tego po prostu przyszłam, bo jeszcze świeci słońce. Co prawda to słońce już nie jest tak mocne i tak ciepłe jak wcześniej, ale nie jest tak ciepłe jak wcześniej, ale jeszcze muszę tą pogodę wykorzystać. Jeszcze troszeczkę sobie posprzątam w ogrodzie. Bo naprawdę żal siedzieć w domu, jeszcze w domu zdążę posiedzieć. Także zjadłam obiad, troszeczkę odpoczęłam i zabieram się z powrotem do pracy. Słońce zaszło. Wybiła 18. A ptaszki mi śpiewają. Dziękuję za jedzenie. No i za domek. Toda la noche no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta en rayos. Y más, allá. A través de la gran oscuridad. Y más, allá. Oh,
de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. A través de la gran oscuridad y más allá. Padłam. O, nie mam siły. Ale jestem narobiona. Nie jestem napracowana, jestem narobiona. Jest 22:30. Nie, 25. Dokładnie chyba. I jeszcze słuchajcie, nie dość, że w tym ogrodzie tyle zrobiłam. Aż Artur był w szoku normalnie. Nie dość tego, że zrobiłam tyle w tym ogrodzie. Czekajcie. Się na poduszkę. Będę wspinać. O, będzie mi wygodniej. Słuchajcie, nie dość, że w tym ogrodzie tyle zrobiłam. Cześć. To jeszcze w dodatku teraz skończyłam gotować. Jeszcze zrobiłam. O, tu mam coś pięknego. Jeszcze zrobiłam na jutro część obiadu, większą część. Jeszcze jutro tylko dokończę i normalnie, bo wiecie, warzywa jutro chcę takie mrożone jeszcze ugotować do obiadu, ale to jutro, bo to jest chwila, moment, a wolę, żeby były świeże po prostu, no. Ale się narobiłam. Ale przynajmniej czuję, że żyję, nie? Naprawdę. Ale nóg nie czuję za to. O matko. Ale fajnie tyle zrobić. To jest naprawdę coś pięknego. Nie wiem, że to człowiek ciągle tylko robi i coś robi i robi. No ale trzeba coś robić, bo co mam siedzieć w tej chacie i zwariować normalnie do końca? No i ile można siedzieć w domu? No ogród, gary, jedzenie, robota i tak teraz, tak wygląda życie. No a co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to to, że Artur właśnie robi spis zakupów. Na kartce, słuchajcie, pisze, razem siedzimy i myślimy, dlatego że no dzisiaj została taka podjęta decyzja, że jest jeszcze większe zaostrzenie, no i nie można będzie sobie wychodzić nie wiadomo gdzie i nie wiadomo po co, tylko na zakupy, więc jutro mamy taki plan przynajmniej. Zastanawialiśmy się, czy iść może do Lidla, czy do Biedronki, ale bo już sporo rzeczy nam się pokończyło. Wiecie, takie rzeczy jak już, no mówcie, warzywa, owoce, ziemniaki, wiecie, takie rzeczy, które no nie można mieć za długo. No i też jedzonko dla kotów się skończyło, mięsko, także wydaje mi się, że pojedziemy do Auchan jednak. I to będą takie nieduże. Chcemy zrobić taki większe zapasy takich rzeczy jak woda. Na przykład dużo wody chcemy kupić. A jeszcze żwirek dla kotów. No bo takie rzeczy się pokończyły. A w Auchan to jest taniej. Więc chyba nie ma się nad czym w ogóle zastanawiać. I pojedziemy do Auchan i nie mamy żadnych serów, serków, twarogów, już to wszystko takie rzeczy krótkoterminowe się pokończyły. Żadnych, słuchajcie, ryże nie, nic z takich rzeczy, to wszystko jeszcze mam. Mleko też mi się skończyło. No i tak byśmy zrobili zakupy, ale słuchajcie, ile czasu nie byliśmy na zakupach.
ogrom czasu, naprawdę. Bardzo długo. No i jakoś można, można, można. Zobaczcie, już tyle dni nie wychodzimy. To już teraz trzeci tydzień leci, jak my nie byliśmy w sklepie. Z tego, co kojarzę, dobrze. Bo wy widzieliście trochę później, niż faktycznie zostały zakupy zrobione, no bo zawsze tak jest, że jest, wiecie, to ja muszę to zrobić, ja muszę to obrobić i zawsze jest tam opóźnienie, tam chyba dwa dni było później, więc mi się wydaje, że to już naprawdę 2,5 tygodnia, jak nie 3. Także no długo, a jeszcze naprawdę mamy tyle produktów. No tylko musimy pokupować to, co jest z takich rzeczy, które się zużywa na bieżąco i mają krótki termin ważności. No ogólnie chodzi o coś tam na pieczywo i takie rzeczy, no mleko. No, także chyba pojedziemy jutro. Wstaniemy, zjemy śniadanko i chyba polecimy. I żeby mieć to z głowy już na dłuższy czas, żeby znowu nie wychodzić do sklepu, bo teraz to już nie ma żartów, nie, naprawdę. Jeszcze teraz można było sobie gdzieś tam, chociaż nie mieliśmy potrzeby, ale można było gdzieś tam nawet wyjść raz na jakiś czas gdzieś niedaleko na spacer czy coś, ale teraz widzicie, jak jest, jak się człowiek chce iść do lasu, to tam są tłumy. Do parku tłumy, więc bez sensu w ogóle. Więc tylko ogród i dom i zamykamy się i koniec. Nie wychodzimy. Nie ma co narażać nikogo. Trzeba się naprawdę do tego dostosować. Trzeba jak najrzadziej wychodzić z domu i tyle. Niestety, bo takie rzeczy... Aha, jeszcze proszek do prania muszę kupić, bo mi się kończy, a... No proszek musi być, także nie, konkretnie oszą to musi być i tyle. No pojedziemy, rach ciach ciach, zrobimy zakupy, ja mam nadzieję, bo podejrzewam, że jak to dzisiaj wyszło w życie, to jutro znowu ludzie tłumnie polecą. Matko jedyna, zobaczcie, jaki mam czerwony ten. Czerwone znamie. Ojeju, ale dzisiaj był dzień. Sorki. Normalnie, słuchajcie, idę się myć i idę normalnie spać, bo chyba już dzisiaj mam dość. Tym bardziej, że jutro wstajemy i jedziemy na te zakupy. Nie ma to tamto. Trzeba się zamknąć w chacie i siedzieć dla własnego bezpieczeństwa, dla innych. No, znaczy ja wiem, że ja nie miałam żadnej styczności z żadnymi ludźmi. No, ale wiecie, nie chcę, żeby jeszcze ktoś mnie zaraził. Niepotrzebne mi to, nie po to siedziałam tyle czasu w domu, żeby być bezpieczna, żeby teraz gdzieś tam łazić non-stop. No, takie są, a nie inne w tej chwili, widzicie, realia. No i trzeba z tym żyć. My to wszystko przeżyjemy, przetrwamy. Ale trzeba na razie zacisnąć zęby i się dostosować do takiej sytuacji, bo to samo nie zniknie. My, to wszystko zależy teraz od nas, od Polaków, jak będziemy do tego podchodzić. To jest naprawdę bardzo ważne. Także słuchajcie, no cóż, znowu dzisiaj nastała kolejna nowa rzeczywistość, no i trzeba się z tym zmierzyć, więc się mierzymy. Kupcie sobie, co tam potrzebujecie i zamykajcie się w domach. Tyle wam powiem. No, także trzymajcie się, bądźcie silni i nie dajcie się. Trzymamy się razem w kupie. I widzimy się jutro. Będzie się jutro działo. Coś czuję, że będzie się działo. No, także pa, pa. Do jutrka.